nie, bo... No. W sumie u mnie nie widzieli i nie zobaczył. No. Bo jestem geniuszem zbrodni. No. Już na sobie odcinek, głupek. Taką bazę tu budujemy. 35 minut odcinka. A już mogę dołączać. Tak, tak, zapraszam, zapraszam. To są drzwi, które ja tu zrobiłem. Siemano wszyscy. O, patrzcie, ładne drzwi. Zobaczcie, bardzo ładne. Chodź, zrobimy pokaz otwierania drzwi. Bo to jest najpiękniejszy element chyba naszej bazy póki co. Dobra, let's do this. Ale co się dzieje? Let's go! Coś się dzieje. Yeah. Join the game. Ale masz wąsa, kappa. Chłopie, ja muszę przeinstalować sterowniki od karty graficznej, nie? Czemu? Po prostu takie hardkory odwala mi ta karta ostatnio, że szok, nie? A, się tu widzowie pisali tam. No? Pytają, czemu mam takiego wąsa. Bo mam podkręconego wąsiura takiego ostrego. A, wąsiura. Patrzcie. Wiecie co? Bo wyglądam, bez tego wyglądam jak amerykański biker. Dzisiaj się goliłem rano, goliłem sobie boki, głowy. I się zamyśliłem, bo tak myślałem, bo filmik Bloody dodał na 100 tysięcy subów, tak mówiący, jak, że jest zajebisty, bo jest. I tak się zamyśliłem, że sobie pojechałem tak po poliku całym razem z głową. Miałem taki pasek. Mówię, kurde, niedobrze. No i wyglądam teraz jak biker, więc ej, możesz być ciszej, bo biłem sobie brawo. Biłeś sobie brawo? Tak. Czemu? Bo zrobiłem taką wypasioną bramę, nawet nie widziałem o tym. A bardzo ładną zrobiłeś. A wejdź tam do środka, ciekawe, że ci tu zamknie, tak? A ja ten, ale nie pochwaliłeś mnie, jak ja ją ten. A patrzcie, co ja zrobiłem. Zrobiłem taki kibel do to. Poczekaj, poczekaj, bo ja tu sprawdzę, czy mnie przymknie. Pyk, hardcore. Ło, 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 ło! Ej, przymknął ci, ty złapała mnie, nie mogę wyjść! Otwórz mnie! Otwórz! Ło, dzięki! Ja pierdzielę, zeżarła mi brama normalnie, nie? Oj, to jest kibel diabła. To też jest wyjątkowo zaawansowany technologicznie, bo ma światło, umywalkę, ten papier toaletowy nawet jest. Widzicie? Papier toaletowy. Drzwi nie zrobiłeś, kumplu. A właśnie, mogę ci pokazać, jak się robi drzwi na przykład do tego kibla. Ej, chyba wiem jak, no. Nie zostaw! Nie rób. Dobrze, proszę śmiało. Proszę śmiało, ja się napiję kawy, będę patrzył, jak sobie radzisz. Dobra, 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 dobra. Patrz, patrz, patrz. Nam. Cześć, live. Co z kotami? Koty cierpią, bo jest gorąco. Nie no, nie cierpią, ale się wyleją ja to bardzo. Ja to zrobię tak, że będzie działać. Będzie działać toaleta. Słuchaj, zrobię funkcjonalną toaletę. Dałem ci trochę czasu, żeś to zrobił, a ja tu zamknę dziurę, bo dziura się zrobiła. Nie wiem, czy zauważyłeś kiedyś to. Kiedyś zauważyłem dziurę. To mi się nie podoba. To jest na mało pierdło. Tylko też nie może być ten... O kurwa, ale... Typie! Wyrwałem kafelek z kibla. Ale nie, dobra, zaraz to... Ale ty jesteś narywny, rwany. Jesteś bardziej, mocniej. Harder, better, faster, stronger. Kiedyś taki był. Co był? Tak było, coś tak. Kurwa, ale nadal... Coś mnie całe otworzyć. Życie. O. Okay. A, to nie może tak być za bardzo zbudowane. No. Słucham cię. Czekaj, wait a second. Jeszcze minet, tylko. No. I wezmę przycisk sobie. I I can do this. You can do this, ja. I teraz biorę to. Ja jasne. Pyk. I pyk. Czekaj. Coś chyba nie łączy. Nie łączy? Bo czemu nie mogę połączyć? Bo nie ogarniasz. O, tu porobię takie spodle. I muszę zrobić to takie brzbzbym? No, brzbzbym musisz zrobić. A, to ja nie zrobiłem brzbzbym. No nie, nic nie zrobiłeś. Typie, weź no mnie tutaj. Nie, nie, oczywiście uda ci się. Tylko nie pomyślałeś o czymś, pomóc ci? Nie. No dobrze. Bo nie pomyślałeś o tym, że jak wejdziesz do kibla, to się nie zamkniesz. Zamknę się. Sam się zamknę. Dobrze. Zrobię tak, że będę mógł. Patrz, złączę to z tym. On będzie mógł, on to zrobi, on może. Patrz się, mogę dys. Wow, wow. No dawaj, czekam na to. And wait a second. Patrzę, o, już jesteś na dobrym tropie. Detektyw i partnerzy. NTC, patrz. Świetnie. Zamknij się. Piotrek. Why is this not working anymore? Wait a second. A dobra, to się robi tak i widziałem, jak ty to robiłeś. No, nie, śmiało, buduj kumplu. Czemu to nie działa? Piotrek! Coś zrobiło, no weź kliknij jeszcze raz guzik. O, już wiem, coś się kręci, to chłopie. To te drzwi to mają odlecieć?
A. Patrz, kumplu, weź wyłącz przycisk. Ja zabudowałem ścianę po prostu. O, guzik odpadł. Sorry. Czemu odpadł guzik, typie? Patrz, proponuję ci takie rozwiązanie. No. Zacznij sobie od takiej belki. Czekaj. O, i na niej sprawdź, czy wszystko działa, a później zrobisz drzwi. Dobrze. A guzik proponuję zrobić tu. Czemu tu? Bo będziesz mógł ze środka otwierać i zamykać też. Nie działa, bo to nie podłączyłeś go. Przestań. Teraz robimy live'a z tego, jak diabeł próbuje zrobić drzwi do kibla. Także jak macie jakieś ważkie pytania, to śmiało, bo to jest czas. O! I patrz, Piotr, patrz, druga dyska. No, to ja zobaczę, ile tam ustaw. Myk! I okay. No, pięknie, oczywiście, świetnie. To wiesz, zrobimy inaczej, bo nie mogą się otwierać tak o 180 stopni. Bo to jest bez to sensu, ile? Prawda? O mniej. Nie wiem. 90 zróbmy. Ej, wiesz, że ktoś przyszedł do mnie, wiesz co napisał na czacie? Co? Jebać plagę, bo go nie znam. Okej. Okay. W sumie to robi sens. W sumie? Jak cię nie znam, to jak miał powiedzieć? Inaczej miał kłamać? W sumie, co by miał innego powiedzieć, nie? Jak cię ludzie, jak cię ktoś nie zna, Piotrek? No normalne, nie? To jest normalna rzecz. No, no normalne, nie? W życiu ludzie podchodzą do ciebie i mówią, kurwa, nie znam cię, typie. Ej, to ten, to Seta, jakbyś mógł tak, żeby bardziej pokazać, jak bardzo mnie nie lubisz, to weź na każdy mój ostatni filmik i napisz kurwa, komentarz. Kurwa, coś nie pychło, Piotrek. Ja pomogę ci, wiesz? Nie. To ci usunę tylko, tak, żeś miał, wiesz, połowę roboty z głowy, nie? Nie, to już zaczynasz nie ogarniać, o co chodzi w tym budowaniu? Tak. Ogarnię. Ogarnię. Oczywiście. O, widzisz? Dobry pomysł. Musisz budować od tego elementu, który jest ruchomy. Dostaw. Ja nic nie ruszam. Ja tu tylko patrzę na naszą bramę piękną. Bardzo ładna. Staram się co zrobić tutaj jeszcze. To ty widzisz, jak sobie radzę? No, tak, radzisz sobie. Radzisz sobie idealnie. Pa, jak ej, jakiś gościu wysłał link do Pornhuba. Tak? Na moim... Stacie? O, widzisz, Stasia? I na nim odpowiedział, żeby się nie reklamował. To takie śmieszne, że Nightbot zdisował jakiegoś typa przez przypadek. Co? Nightbot jaki dis poleciał. Koleś do Pornhuba wysłał linka, Nightbot mu pisze, nie reklamuj się. Nie, no Nightbot to jest jednak wariat, ja go szanuję. Pomagaj się troszeczkę, co? Postaw, Piotrek! Nie? Dobrze. Patrz, no. A bez sensu to jest, you see? Właśnie to jest, właśnie o to chodzi, weź. Wchodzisz do środka i możesz wejść do środka. I zobaczysz, dlaczego to jest sensowne, mega. I teraz ja sobie... No, widzisz, teraz jak jesteś zamknięty, to możesz się otworzyć przynajmniej, kumplu. Tak. Ale ja bym mógł zrobić dwa przyciski. Nie da się dwóch. Da się tylko jeden do jednego sterownika zrobić. Gościu, nie, to patrz. Look at this, my friend. Jej. Jeszcze inaczej. No. Oho, tam już powoli jakaś burza się zaczyna na czatach, także musisz ogarnąć ten... Ja? Guzik, no. Ja sobie daję radę, moje czaty się cieszą. Dajesz radę. You see, yes, o, teraz się nie będzie ruszał ten guzik, bardzo sprytnie. Widzisz, rudy? Bardzo mi się podoba. I can do this and I did it. Yes, you can. Dobra. Yay! Ja tu porobię różnych ozdób więcej. Niech to będzie ładne. O, typie, zamknęło mi się przed twarzą, John. Tylko się nie zabij tam. Typie, patrz jak zrobiłem, gościu. No, porobiłeś to totalnie, nie? Wyjaśnione. I może teraz... Co to wybuchło? Pryry. Piotrze. Coś ci wybuchło? Takie było jebnięcie, poczekaj. No, może drzwi trochę się trzaskają, nie? To wie, nie? Chodzisz do kibla, trzaskasz drzwiami i się dziwisz. Hopie, hardkorowo. No, także patrzcie, wszystko działa, nie? O, zrobię. Ej, mechaniczne drzwi do kibla, to jest pierwsza, że... I bez slow motion, nie biegnie. Przejście, jaki diabeł jest kumaty? No, wariat szaleniec. To jest jego pierwsza budowla. Piotrek. Co mówisz? Zrobiłem nam kibel. No świetnie, bardzo się cieszę. Piję kawą. Zrobiłeś sobie tą kawę w ogóle? Tak, właśnie piję. Cześć wszyscy. Kawa to jest dobry pomysł właśnie. Jestem życiowym wygryfem. Jak to napisać w ten sposób, to śmiem wątpić. Powątpiewam, znaczy. Powątpiewasz? Tak. Jak możesz. Aś tu zabudował skrót. Bardzo ładnie, co?
no. Piotrek, zrób mi coś mechanicznego. Tak? Tak. Świetny pomysł. Dobrze. A co to mechanicznego chcemy zrobić? Nie wiem, bo ja teraz okarnąłem, świat może się ruszać. Może być piękniejszy przez to, gdy zrobisz przycisk w kiblu i on otwiera ci drzwi do kibla. No widzisz, to rzeczywiście teraz działa. To o, bardzo ładnie, podoba mi się. To jest fuse box mój. Pyk. O, bardzo ładny. Radzio mi pisze, że nie może do ciebie u ciebie pod live'em pisać. Dlaczego? Ale u mnie może to dobrze. Już dlatego, że dostał bana. To jest jeden, może tak. Nie kojarzy typa, ale mogło tak być. Tam ktoś nie może pisać, jak dostanie bana. To pisanie nie działa. Ten tak wąs niejedną bazę otwierał. Tak by powiedział. No, tak się rumuje. A co, jakie kolorki tutaj dać? Może biały? Ej, a ja może zrobić do końca naszą dom. Zagrodę. O, biały jest ładny. Biały jest ładny. Podoba mi. Ale może być żółty. Ale biały jest ładniejszy. Tak. Jeśli sobie są. Pyrypy. No. Ej, to co, jaki plan mówisz, że co budujemy? Może zbudujemy sobie taki mały samochodziki, co nimi będziemy jeździć po bazie trochę. Po bazie. Wiesz, jednak baza jest wielka, nie? Takie, wiesz, wózeczki golfowe, ala. Z przyczepkami małymi i być może tam, wiesz. Bardzo dobra, świetne. Dobra. Uda mi się zrobić jeżdżące auto. Dobra, to róbmy jeżdżące auta. Auta, które jeżdżą. To jest dobre wyzwanie. Drewniane nie ma. Nie ma plastikowego klocka? Jak to nie ma? Ja tu ci idę i podgłoszę, wiesz? Tak zrobię. To mnie podgłośno. Bo ciebie od czasu do czasu po prostu tak zmienia ci głośność. Nie wiem, co się to bierze. O, może teraz coś powiedz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bo jak słyszycie diabła? Weźcie, napiszcie na czacie. Elo, Dekoksu, yo. Ej, u mnie to w ogóle, wiesz co, porąbało ten czat, nie? Sorry, tak? Chłopaki, ja, ale i dziewczyny, ale was pogrzało dzisiaj totalnie, nie? A co, tak bardzo brzydko mówią? Nie, jest 330 osób w tej chwili. O kurwele. No to elegancko. Ja nie wiem, skąd to się bierze. My też sobie radzimy, 90 to też jest bardzo dobry wynik. 90 to jest bardzo dobry wynik. Polecam, pozdrawiam. Gdzie jest ta podciągarka pod tego warka? No po lewej stronie masz, jako narzędzie, nie jako klocek. A, gościu, najłatwiej od razu w życiu. No. Patrz, jaki fajny klocek widziałeś, ty go? Gdzie? Patrz, jaki dopierdzielony. Ale fajny klocek, ale już klocka postawił, no. Ty, ale fajny, naprawdę podoba mi się. Taki klocek to... Ty, ale patrz, jakie auto można z tego budować, taka rama fajna, nie? No, trzymaj się. I będzie teraz przysłowie, trzymaj się ramy, to się nie posramy, nabiera takiego tego. Całkiem tego, no. Tego i tamtego. Tryprepapę. Właśnie. Ja bym go zrobił troszkę inaczej jednak. O, w tą stronę. Tak zrobimy sobie taki z tego. Popie. Ja to tak mało FPS-ów? 30. Masz mało FPS-ów? Właśnie też się dziwię, coś mi mówią, ale przecież 30 jest normalnie. Może im się coś pokiciało. Nie, no ale patrzę na ten i wszystko gitara jest. Poszaleli. Czasami tak jest, jak się siedzi i się szaleje, nie? No. Tak, ludzie tak mają. Krzysztof, nie szalej. Właśnie, Krzysiek. Krzysiek no po prostu nie u siebie na kompie ma więcej i się do tego przyzwyczaja. Ale co ty robisz, gościu? No auto, no. Ale takie? No a jakie? Miałby być małe ciężaróweczki, prawda? Mało Piotrek! Co? Będę z ciebie zgapiał? Będę mówił, że kradniesz moje pomysły. Dobrze, nie ma problemu. Jasne. Akurat co jak co, ale to tobie to ten, pozwolę. Zgapiaj sobie. Dobrze, dzięki. Jasne, nie ma problemu. Piotrek. Ale ty musisz zrobić jakieś ładne auto. Dobrze, to ja zrobię ładne. Postaram się zrobić coś rzeczywiście sensownego, tak żebyś zrobił coś sensownego. Dobrze, to ma sens. No. No, także czaty, nie szalejcie dzisiaj, proszę was bardzo. Jak jesteście już w takim licznym gronie, to przynajmniej pokażcie, że jesteście grzeczni. Na przykład napiszcie... pozdrowienia od Hordy. O, to jest takie grzeczne bardzo, nie? Pozdrawiam. Właśnie, w ogóle słyszeliście o czymś takim jak Horda. Nie głupio wam teraz, że nie wiecie, co to Horda? Pewnie wam głupio, to weźcie się w garść. Słyszałeś, jakim dopierdzieliłem? Normalnie Kupię, poszło im w buty. Ty jesteś w buty ja i jednak w skorpetki. Prostak, nie? Kamień prostaku. Piotrek, zgapiam ciebie. Już jak zgapiam? Co to jest? No jak to co? To jest zawieszenie. Ty będziesz tym jeździł? Patrz, to jest ciężaróweczka, ona będzie miała z tyłu cztery kółeczka. Małe kółeczka. Kurde, nas zrymował, ziomeczku. No ja, przecież jestem ten, raperem tylko. Gdy mówisz o kółeczku, to całkiem inaczej. Jestem raperem, ale tylko w piątki. Jesteś tym, raperem, w środeczku. Tak, myślę, że trochę schrzaniłem jednak, wiesz? Bo trochę tak są za często te tutaj nóżki, pryszki. Okay. No, oczywiście.
Spice? O, zaraz będzie muzyczka. Będzie takie... Wiesz co, ja tak... ostatnio się tak, wiesz, tak sobie siedziałem i myślałem, ten polski YouTube, no nie? No. Czy on w ogóle zawiera w sobie takich popaprańców jak my dwaj? Chyba nie. No. Właśnie, to jest dobre pytanie do czatu. Tak, tak, nas dwóch. Wyobrażacie sobie, żeby znaleźć drugiego takiego diabła albo plagę gdzieś na YouTube Polskę? Jak znajdziecie, to mi powiedzcie, tak, no ja dorwę. Właśnie. Durwiemy cię, wyjaśnijmy typa. Poskładam cię totalnie. Tak będzie, no więc... Zbąsiur. To jest pytanie dobre na czat właśnie, że oni sobie tak podumali nad tym, nie? Tak na przykład... O. Dobrze, że tam nie ma innego słowa, znaczy innej literki w tym słowie. Podumali? Tak. Pewnie, skoro tak mówisz, to pewnie no, tak no, jakby jest. Było inne, to by było całkiem inne słowo. Ale popatrz, popatrz, widziałeś, jaka ciężaróweczka się tu kroi ładna? Gościu, bo ja ci skroję tak. Zaraz portfel i będzie inaczej. Jak ty, chłopie, ten... O, ja się zdenerwowałem i od razu muzyka się zmieniła. Adekwatnie do mojego nastroju w tym momencie, bo się zdenerwowałem na plagę. Strzeliście? Jak ty krzyczysz na ludzi, później się dziwisz, że nikt cię nie lubi. Tak, kto krzyczy na ludzi, typie? Nieprawda. Właśnie. Ja na nikogo nie krzyczę, Piotr. Jak twoi widzowie mi powiedzieli, że na nich krzyczysz? Ja na nich jak krzyczę? Jak ty nagrywasz prywatne materiały, wrzucasz na Facebooka i tam na przykład na nich krzyczysz, że co tak mało łapę w górę te ludzie. Tak. No tak. Przypomniało ci się teraz? No. No, to tłumacz się. No, tak się nie robi. Ty. Dobrze, to. I to. Chłopie, okay. Widziałeś to? It's okay to be. Okay, jest. Yes, yes, you can. Że tak powiem. Dobrze, moja ciężaróweczka. I Kościół, wpadliśmy na ten sam pomysł. No rzeczywiście, pa. Ja się nie spodziewał, nie? Ja pierdzielę, ale mamy podobnie te... Porąbane... Piątka, Piotrek. Piątka. Pa. Pa. A, piątka wirtualna taka. Tak. Pyk, no. Poszło. Trochę z opóźnienia, ale to się przejmował. Spoko. Ej, po to mam pytanie do siebie. Co masz? Tomasz, co tam? Pytałem, czy zagrasz w CSGO. No, ja grałem trochę. Patrz, patrz, jaki suspension, patrz. Cześć to? Ty, prawie jakby ten, jakby upadła ciężarówka. Czekaj, 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 czekaj. Co? Dobra, to wejdź, nie, nie, nic, nic. A, nie, nie zgapiam, projektujesz sobie, wpadam, nie? Wpadam na ten sam pomysł, co ty. Jasne, wiem, o co chodzi. No ja nie krępuj się, nie. Wpadaj na ten sam pomysł. Dobra. Dobrze. Myślę, że ciężaróweczkę trzeba tu zacząć powoli ten... namontować, tak, żeby ładnie wyglądała. To to za piosenka? Nie powiem wam, wiecie? Bo sam nie wiem dokładnie. To jest z takiej strony, która się nazywa Creative Commons. I one się nazywają w bardzo dziwny sposób. No. Typu na przykład Moshpit 1, Moshpit 2. O, a to jest Moshpit 2 chyba. To jest chyba Moshpit 2. Nie, to więc spoko, to rzeczywiście. To może wam za dużo nie powiedzieć. A kto wie, może oni właśnie ogarniają takie rzeczy. Nie, no chyba, że ogarniają, no to ja to jak najbardziej, proszę bardzo. Ale, ależ nie ma problemu, prawda? Właśnie. Jest na przykład fan 1 pewnie. Co? Fan 1? Fan 1. A, nie, to są bardzo, bardzo fajne rzeczy tam. Fanne, czy kuj wanne. Fanne, ale powolnie. O! No. To się już nie zrymowało totalnie. No bo to Piotrek, no. Przestań tak wrzucać brudy na wierzch. Tak, no dobrze. Zachowam to na inny ten live. Jak będzie już po 22. Let's do this, patrz, look. Podgłoś swój głos. Mój głos jest za cicho? Ojej, moment. Look at this, my friend. Brzeje, wow, dlaczego twój wygląda jak mała ciężarówka bardziej niż mój? Ta. No, może. Może Przecież. Kiedyś. Ja to zrobię inaczej. Teraz mam wolną wolę. Ej, a ja mogę tu zrobić ej, tak, ej, że... Ej, coś ale stało. Czy, ale ty tam zrobiłeś tak, żeby skręcało, nie? No, oczywiście, a ty nie? Co mówiłeś? Nie było słychać. Nic nie mówiłem. Aha. Ale przypał. Pa, już mógł siedzieć obok. Widzisz? Ale przypał. Dobry. Piotrek. No? Jebałem tą. Co? Żarówkę. Co zrobiłeś? Co, żarówkę? No będzie tylko prosto jeździć. Znowu. Patrz, a Walkis wszedł do gry. Co tu się dzieje w ogóle? A Walkis? No chłopie. Halo. Ja ostatnio mam jakieś problemy z youtuberami. Nie mogę ich okrzesać, wiesz? Zobacz, ty mówię, ja cię nie znam. Co ty tu robisz? No i pomaga.
To on wbił czy nie wbił? Bo taki był napis. Ej, a mogę przejąć na przykład, pisze też, że wbił. I mogę przejąć ten przedmiot, który tu leży na przykład? Który? Sobie go gdzieś... No tutaj, bo to jest koło. Patrz, no. Pokażę ci sztuczkę. Patrz, jaki jestem silny, że rozwalę koło. Patrz, Piotrek, idziesz tu? Pa, no, proszę, ja już idę. Chodź. Już biegnę. Chodź, jak będziesz bliżej, to będziesz lepiej. Jestem, patrz. You look at this. O, zepsułeś, a gdzie ty masz amortyzatory w tych? A, bo tam nie ma... A, bo u ciebie sama z amortyzatorów są kiki. Piotrek, ty się ze mnie właśnie śmiejesz? Ej, Piotrek się ze mnie śmieje! Nie, ja się w ogóle nie śmiałem, wiesz, kręci mnie w nosie trochę. Chyba mam katar. Ja mam... Padaj, frajerze. Gąsi na drzewo! Masz spadaj, frajerze? Tak. Dziwna przypadłość. To ja znaję, bo ja też poszedłeś do lekarza, on ci powiedział spadaj, frajerze i myślisz, no, że chorujesz teraz. Tak, aha, dokładnie tak jest. Ja muszę amortyzatory w takim razie, jestem głupi, ale jakieś kliki sobie zarąbałem. Nie wiem, skąd się to bierze, te twoje głupienie. Przemson has joined the game. No mówię ci, totalnie nie ogarniam tych youtuberów, nie? Coś się dziwnego dzieje. Patrz, opa. No. Ber. U, jak tu zapierdziela. O, to szalone. O, w mordę. Nie, ja trochę zmniejszę moc, wiesz? To ma takie dopierdzielanie, że po prostu... I czyli ogólnie wyszło tak, że miał być taki sobie live hopsa hopsa, a jest taki hopsa wyżej, nie? No hopsa wyżej, hopie. My sobie tak siedzimy, mówimy, a nagramy odcinek, czy robimy live'a? A on mówi, a napiłbym się kawy, no to róbmy live'a. No. Co to mnie wiedzę tak? Ty, bo tu leży moje kono tu. No. O, patrz, widzę kogoś. Gdzie ty masz to skręcone? Patrz, ktoś tu biegnie. Halo. Who are you? Patrz, who are you? I patrz, pobiegł dalej w ogóle, nie odpulił. Wariat, no bo patrz, dobra, widzisz, dobra, tu poczekaj, zapier... czekaj, weź wow. Się nie ruszaj, nie ruszaj się, no, bo mnie przyjechałeś aktualnie. Co się stało? Możesz wpadłem wsiąść. Ten sam pomysł, co ty, nie, poczekaj. A, wpadniesz w ten sam pomysł, widzisz? Leci. Dobra, już wiem. O, tam teraz... wpadłem, nie musiałeś mi pomagać. Za szybko trochę jeździło i teraz jeździ wolniej i patrz, jak fajnie jedzie. Zastanawiam się, czy nie dać innych amortyzatorów właśnie, trochę wyższych. Właśnie, mówi, że moje kiki są lepsze niż twoje. To jest zawsze jakiś pomysł, nie? Ej, poważnie, ja tak zrobię, wiesz? Zrobię więcej tych amortyzatorów, większe je zrobię. One są troszeczkę za malutkie. A na tym też nie mogę. Ja to ogarniam, plaga. Ja tu robię pierwsze swoje auto. Jesteście tutaj pierwsze. Świadkami przełomowego momentu. No, nie do końca pierwsze, ale... Bo to jednak auto, ale nie? Takie, które będzie jeździć, to będzie pierwsze. A, pierwsze. Ja usłyszałem pierwsze auto. Mówię, auto. Co on będzie chodził tym autem? Pieszo? Jadę autem pieszo. Pierwszy raz. Jadę autem pieszo. Te hejtery nie wiesz o... Nie wiesz jak ten poleciałem na freestylu? Ja to plaga, ja to się z ciebie boję, bo ty kiedyś zaczniesz mnie dysować przez przypadek. Słyszałem, nie mówię, że ty jedziesz do co tu się stało? Przepraszam bardzo! Ej, weź się trochę uspokój. Proszę nie krzyczeć. Krzyczysz na ludzi? Znowu? Ja jestem bardzo emocjonalny człowiek. Ale wiem, nie ma problemu, nic się stało. O, już wymieniłem parę ten, amortyzatory. Parę zeteratory. Popatrz. Podróż moją oponę, bro. Co tam? O nie, zapomniałem odstawić kilk. Pa, oglądałem, zachwycają się moim... Pa, wiesz dlaczego oni przyszli, ci youtuberzy? To. Oni chcą nakręcić odcinek z otwierania moich drzwi, bo tak się im spodobało. Widzisz? I to jest wszystko teraz jasne, nie? Patrz, jak wcale z ciebie nie zgapiłem i w sobie się bekło. To nie ja chodzę tak. Tak? Dobra, mi to zajmie 3 razy dłużej. No normalnie szaleńcy, nie? Ale będzie działać. No. To jest najważniejsze w tym wszystkim, Piotrek. Aha. Teraz. Rzeczywiście to jest ważne, żeby to działało, bo... Bo jakieś... jak auto jeździ, to jest, no, to jest wtedy, wiesz. Też czytałem tą książkę, bo to mówisz chyba o tej książce o autach, nie? No, tam było auta, które jeżdżą się nazywa. Nie, to było jak specyfika prawdziwego auta, coś takiego. Była taka nie, techniczna książka. Ty mówisz o czymś innym, to aha, była ta. Ja myślałem, że to ta książka, co tam właśnie opisuje, że auta powinny jeździć. To jest ale pomyliłem się. Patrz, pyr. No to jest książka taka. Ale jestem wysoko strasznie osadzony, no nie? Weź się osadź trochę niżej, gość. Właśnie się muszę osadzić troszkę niżej chyba, wiesz? Czy też tak myślicie, że jestem trochę za wysoko osadzony? Ej, biały, bo... Nie wiem, co? Czy wiesz, ale tu bijemy rekordy YouTube'ów po prostu, nie? Tak? Ile masz? 407 osób. Wow! Is it you looking for? I przyszedł jakiś ziomek, co się nazywa Prosty i wiesz, co napisał? Jesteś krzywy. Wbijajcie na mój kanał. Ja bym poszedł, ale gram, nie? Ty bardzo chętnie. Ja bym poszedł, ale gram, nie?
I to jest, wiesz, jednak. Właśnie dlatego, a ja może większe koła bym dał, to wtedy to by wyglądało jak miała ręce i nogi. Tak, gdzie te ziomki poszły? Tak, właśnie, Maczyna, ja robię dokładniej, będzie lepiej. Nie słuchajcie tego Plagusa, Brutusa, Zdrajcusa. Zdrajcusa, Cusarosa. O, teraz lepiej wygląda z większymi kołami, nie? Popatrz. Tak optycznie, no, nie? No, nie patrz na ciebie, ładniejsze. Ale muszę przedłużyć tył optycznie. A bo ty dodałeś koła duże. No, widzisz? Dużo lepiej wygląda, nie? Ty to 3 razy przerobiłeś, a ja jeszcze robię kółka pierwsze. O, patrz, tu się jeździ na tych, na latających wyspach. Na czym jeździ? No, latające wyspy. Wow! Rozejrzyj się po mapie. To się w ogóle jakieś wypadki chodzą po ludziach na tym serwerze, nie? O, papa się włączyło. Niemożliwe, nie ma tak. Papa? Proszę się uspokoić. Normalnie to tak, że niby live się kończy, wiesz. Aha. No się kończy, nie dajcie się zwieść. Bo właśnie, po jakiego tylne skrętne koła? Właśnie też się skapnąłem przed sekundą Krzysztof o tym. O tym się skapnął? Nie, ten. I teraz to jest... Ja się uczę dopiero. Proszę mnie nie ten. Wiesz co, ktoś ewidentnie odpalił jakieś takie te boty, co zwiększają liczby ludzi, wiesz? To nie jest fajna sprawa. Oj, to jest zła sprawa, proszę tak nie robić więcej. Nie wiem, czy nie będzie za długie. Chociaż... Przepraszam też, że nie czytam trochę czatów, ale ja jestem tak skupiony. To jest dla mnie szczyt tutaj. Nie da się czytać czatów tak bardzo do końca w tej grze. No, jest trudno naprawdę, bo ja się tak skupiam. Ja jestem ogólnie tak, ja mam skupienie mrówki. Ja jak się skupi czasami, to po prostu się ten... Plaga coś czasami do mnie mówi, na przykład jak ja coś robię. I później się za 2 godziny pyta, no ty, typie, zrobiłeś to? Ja tak mówię, no co? No przecież ci mówiłem, no tak, ale ja wtedy ten, czytałem tak. Prognozę pogody. Najlepsze jest to, że z diabłem jak czasami nagrywamy, on ma taki zwyczaj, że on jak zacznie o czymś opowiadać wam, widzą w sensie na swoim odcinku, to zaczyna biegać w koło, nie? Tak. To jest chyba takie głupie. To jest takie głupie, że gdzieś tam biegniemy sobie wszyscy, powiedzmy w 3 albo 4 osoby, i diabeł nagle zaczyna opowiadać i się zaczyna kręcić w kółko. Wszyscy biegną prosto, a on się kręci w kółko i coś tam opowiada, nie? I to sumie, jest akurat racja, dokładnie. I w sumie spoko, nie? O, to mi się w podłogę zapadło, Piotrek! To weź je podnieś. Czy to jest uleczalne? Na podnośniku masz taką funkcję, okay. Góra-dół. Dobre. Ty, brawo. Poradziłeś sobie z pierwszym globalnym problemem. Podnośniku, frajerzy, ty. Ty, wszystko działa. Naprawiłem. To sam. Piotrek nie pomagał. Oczywiście. Bo ty już jesteś uzdolniony technicznie, skrap mechanikowo. Ja to jestem technicznie i nie technicznie. Tak, wszystko się zgadza. O, patrz, tam cały czas te mróweczki biegają, coś ale budują, brawo. Nie? O, jedna mróweczka przyszła z powrotem, patrz. Dobra. Mróweczka, prytre. Zrobienie szklanego auta to nie jest najlepszy wybór, Piotrek, prawda? Dobra, nie odpowiadaj. Tutaj chyba będzie dobrze. Może tu. To będzie cud techniki. Oczywiście. Dasz jakiś stołek, bo jest. Ktoś przyleciał samolotem, chłopie. Typie, skuty, lol. LOL! I odleciał. Patrzcie na tego live'a, nie? Przyleciał samolot z napisem LOL i se poleciał, nie? Po prostu... Mariusz, ja bym bardzo chętnie... Ej, ty... A, to twoje auto. Ja mówię, skąd tu kurwa siedzenie się wzięło, nie? A, nie to auto patrzyłeś, nie? No. No wariat, nie? Wariat szaleniec po prostu. Garasz takie tematy, nie? Spodziewałeś się czegoś takiego? Postawimy tylko po to, żeby wejść. Cicho. Ja jestem MLG tu, mam rozwiązanie. MLG Pro, nie. Już widzicie. No to będzie kierownica. Samolot z napisem LOL przeleciał, nie? Ja po prostu, ja nie wiem, co się dzieje, wiesz? Mam wrażenie, ja też, że... Ja powoli tak tracę... Coś nie poszło wiem. Nie tak. Tylko nie wiem, w którym momencie. Kto coś poszło? Co tu się odwaliło? Wiecie, żarówka rośnie z ten, minut na minutę, wiesz? Cały czas stwierdzam, nie, to jednak dam większe części, a później, przedłużę ramy, nie? Czy ja to, wiesz co, ja to nie wiem w sumie, czy to będzie, to niby będzie ciężarówka. No. Zrobię, żeby była ciężarówka. To miały być malutkie ciężaróweczki, które będą jeździły po tym placu, nie? Popatrz. Bardzo ładna. Moja jest mniejsza na razie, ale moja jeszcze ona jeszcze rośnie, ona, bo to jest jeszcze młoda ciężaróweczka, ona. Bo to jest taki ciężarówek mały. No.